Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Faith, The Unholy, Trinity, tak to chyba brzmiało, szanowni państwo, więc zostawiliśmy to ostatnio tę grę na tej zagadce z zegarem i słusznie zauważyliście, że w notatce było również wspomniane o czymś takim, że nawet zegar przestał, że czas się zatrzymał i zegary nie przekraczały godziny drugiej. Godzina druga to jest taka ławeczka tutaj, takie H bym powiedział, nie? Więc zobaczymy, czy jak zaczniemy od H, czy coś się zmieni. Tu mamy H. O! Widzicie? I nic się nie wydarzyło, jak stanąłem na H. Ale jak stanę sobie na przykład na to, to już się dzieje. Więc pytanie brzmi, czy powinniśmy pójść na przykład, zrobić pełne okrążenie, czy powinniśmy zrobić coś innego? Bo co? Bo mamy... tak naprawdę tak. Tutaj mamy godzinę drugą. Nie wiem, czy na godzinę drugiej mam wyciągnąć, czy mam nie wyciągać nic. Potem mamy godzinę, nie wiem, możemy zobaczyć godzinę pierwszą. Ale nie. Oj. Lepiej nie dochodzić tam daleko. Mortis! Dobra, nie drzyj Mortis. Tak, no zobacz, może mamy więcej tutaj ciekawych jakichś wskazówek do tego, co z tym zrobić. Time doesn't change, tak? I widzicie, że as we know it, on the surface even now the hands don't move past two, tak? Więc teraz pytanie brzmi, co powinniśmy zrobić, skoro czas się tutaj nie zmienia, mamy zegar, mamy, że nie ruszają się ręce po drugiej, a właśnie poszliśmy na pierwszą, więc może spróbujmy w takim przypadku po przejściu na godzinę drugą przejść na godzinę trzecią. A, jakoś tak, tu jest tylko przejście, dobra. Tu cały czas jakaś postać tam idzie, za którą my też idziemy. Czyli skoro mamy godzinę drugą i tu się nic nie dzieje, to pytanie, czy po godzinie drugiej możemy pójść na godzinę trzecią, co jest X-em. Tak, godzina trzecia jest X-em. Potem to jest godzina czwarta. Proszę bardzo, godzina piąta. Prawda? Godzina szósta. Tak, zgadza się. Godzina siódma. Godzina ósma. Godzina dziewiąta. Dziesiąta. I już. Doszliśmy do dziesiątej i już mamy odblokowane przejście. I o to chodziło. Mother of Demons. Dobrze, że nie Mother of Dragons. Ale... co to jest to? Czy to są jakieś powieszeni ludzie, czy co to jest? Co my tu widzimy w tym ekstra detalicznym pikselu? Nie mam pojęcia. Coś tu jest. Coś tu się dzieje, ale... nie mam bladego pojęcia. Matka demonów. O! Wyszliśmy przez wychodek, ale interesujące jest to, zobaczcie, że tutaj to też jest symbol tu jakiś, tak? Znaczy... mam to już otwarte, ten zegar, i to jest jakby ósemka, tak? To ósma godzina była. Ło, i wypuściło mnie stąd. Aha, wyszliśmy? Mapy w ogóle nie ma w tym chapterze, co ciekawe. Oczywiście możemy pójść tędy, ale możemy też pójść inną drogą i mnie ciekawi oczywiście, co się stanie, jak pójdziemy inną drogą, ale wyszliśmy stamtąd. Ale jak znam życie, to... ło! Aż trzy przebiegły. Dobra, gdzie ja się znalazłem w sumie? O kurde! Gdzie ja jestem? Przecież ja nie szedłem w ogóle tędy jak trzeba. W sensie... what? Chyba... coś się wydarzyło, bo... miałem iść inną drogą i popsułem. Ale znowu są zobaczyć liczby. Tak? Three murdered in latest wave of ritualistic killings Sterling Con. The bodies of three young people were discovered in the woods outside of Sterling last night. In what authorities are calling a ritualistic murder. Sandra Atwood, Angel Nogales and Troy Ingalls. Być może Andra, Angel w ogóle imię jak anioł i Troy, może też będą miały jakieś znaczenia, are the names of the unfortunate victims who were apparently stabbed multiple times and beheaded before being killed. O kurczę, in a paganistic ritual. Pandemonium Regnat. Two of the victims' bodies were also partially burned, although authorities
would not specify who. Okej, jeszcze spaleni. The bodies were found several miles from Gallup Cemetery, where residents reported a tomb had been desecrated. They also found trails of blood leading off into the woods. Investigators would not comment on whether or not these two incidents could be related. The arrangement of the bodies in a ritualistic pattern, as well as the writing of certain symbols in blood, matches the style of several murders that have occurred in the Sterling area since 1986. The killings may be connected to last week's brutal slaying of Amy Martin, a 17-year-old girl, by John Ward. What? The killings may be connected to last week's brutal slaying of Amy Martin by John Ward? To myśmy ją w końcu zarąbali? Ona nie uciekła? Ward had impersonated a priest to gain Amy's trust before luring her into the woods and killing her. Co? Investigators are asking residents to report any suspicious activity to the police. Authorities are urging the people of Sterling to not mourn the loss of Atwood, Nogales and Ingalls because, after all, they were degenerate, devil-worshipping thugs who were hooked on crack cocaine and hated their parents. Why even conduct an investigation at all? That's what you would like them to think, wouldn't you, John? O kurcze, jak się zmieniła narracja nagle i muzyka też się zmieniła, o kurcze. They were just three pathetic outcasts who got what they deserved. You actually did the community a favor when you found them getting high in that tomb. You stalked them through the graves and killed them one by one. You ignored their cries for help. Their pleas for mercy, you put holes in their ruined drug addict bodies and then you chopped off their heads because everybody knows that removing the head is the only way to kill a snake. Well, guess what? You didn't kill the snake, John. You cannot kill what cannot be killed. Thou shall not rise up what thou canst not put down again. Thou couldst not kill Amy. Thou shalt not destroy my works, for they are the works of the eternal dragon. Even now, she is at thy door. Her hand is at thy throat, yet you are her not. You see her not. I will have thy soul, for I am the god God of this world. Pandemonium regnat satani, vite pandemonium regnat satani, vite pandemonium regnat satani. Nie przez to, że muszę to czas klikać w dół, żeby to odczytywać. Ale schiza. No tak. Ojej. Krzyż stworzony z samych szóstek. I am here, John. What? Aha. Co? Co tu się dzieje? Czy my naprawdę jesteśmy seryjnym mordercą udającym księdza? Patrzcie, czy my się teraz staliśmy? Jakimś chodzącym niczym. Najlepsze to, że ja w sumie nie poszedłem tą drogą, którą miałem iść. Poszedłem inną drogą. Pytanie, czy to tak miało być? O, w dół. Prawo. A trzeba znaleźć odpowiednią ścieżkę. W górę, okej. Okay. Jest jakieś przejście. Stąd już nie ucieknę. Co? Mamy jakąś osobę, która naprawia samochód? Okej, okay, i co? O, what? Wyszedłem jako... I mogę tu przejść. To jest woda, okej. Okay. Wróciłem jako John, ale zobaczcie, strzałka jest narysowana w dół.
Nie? Jest strzałka w dół. Że niby. Aha. Kałuża, to trochę jakbyśmy szli jakimiś ściekami. Albo jakąś wytchniętą rzeką. O, jest wyjście. Co tu się... Aha, dobra. To jest spowolnienie... Dobra, rozumiem. Znaczy, no, trzeba się wdrapać jakby trochę, tak? Chyba na tym to polega. A zjeżdżam. Okej. Okay. W ogóle da się wyjść w takim wypadku, bo... Chodzi na to, że trafiam na jakąś ścianę i nie mogę wyjść dalej. No, wygląda na to, że się nie da. O kurczę, co jest grane? Tu też się nie da. What? To jak mam stąd wyjść? Halko. Mogę się drapać tu? Nie mogę. Okej, okay. Może muszę wrócić. No bo... Bo tu się nie da. Ale w ogóle co tam się wydarzyło? Okej, okay, to nie wiem, to pójdziemy sobie w górę w takim wypadku, bo tam wdrapać się nie mogę, może muszę coś zdobyć? Może muszę sobie czymś pomóc? Żeby móc się tam wdrapać? Nie wiem, jakby może czegoś mi brakuje? Candy Tunnel. Cukierkowy tunel? Death awaits. Sewer count. Okej. Okay. I mamy zapis. O rany. Oko. Nawet strzałka jest znowu narysowana tutaj. Pytanie, czy mogłem się wydostać stamtąd? Czy mogłem pójść inną trasą? Tam się próbowałem, ta strzałka była w dół, poszedłem w górę, więc pytanie... Nie wiem też, na czym będą polegały te inne endingi do zdobywania. Co tu jest w ogóle napisane? Nie wiem. Muzyka jest dziwna. No jest dziwna. Mam jakiś szkielet. O! Jakiś demon tu był. Two more dead discovered outside Candy Tunnel near Sterling. Two more bodies have been recovered from the drainage ditch under Snake Meadow Hill Road outside Sterling. The notorious Candy Tunnel, known in the area to be a home to addicts, gangs, runaways and the indigent, has been the site of several grisly discoveries over the past 3 months. Since May, 5 bodies have been recovered from the drainage ditch leading to the tunnels. Authorities are being pressured by concerned citizens to search the tunnels amid fears of possible connection to Joe Bauman, a.k.a. the Candy Store Killer, who has claimed 8 victims in Connecticut and Rhode Island over the past year. A co by było, gdyby się okazało, chociaż nie, on napisane, że Joe Bauman, a nie, że John Ward, tak? To jest ten Candy Store Killer, to jest jakiś inny seryjny zabójca. Znaczy, tak to przynajmniej na razie jest sugerowane, ale... Co jest prawdą, a co nie? No tak, jesteśmy w ściekach, no. Symbole jakieś, kurcze, dziwne. Tu ktoś jest. Znaczy, jakąś czerwoną kropkę widzę. Jakby coś tu się kryło. Satin leaves? Nie, Satan? Satin? Satyna żyje? O! O, wiedziałem, że tam coś jest. No, mówiłem, że tam się coś rusza. Okej, okay, i tutaj, zobaczcie, znowu są strzałki w górę tutaj. Neko? Nie wiem, czy to jest Neko napisane, czy nie. No tam się nie da przejść. Chyba, że jest jakiś sposób, żeby tam dojść. Na razie sobie chodzimy po tych ściekach i patrzymy, co się w nich znajduje. Reed? 666, okej. Okay. Reed. No dobra, ale... Co mam przeczytać? Mam sobie odpalić jakąś notatkę? Father Garcia? Resume. Zastanawiałem się, czy wiecie, czy chodzi o to, że mam tu coś po prostu przeczytać i coś się wydarzy. When? Okej, tu widzę, że są jakieś różne słowa. Don't! To są wszystkie, zobaczcie, słowa, które mają 4 litery. Na razie. Move! When don't move?
When you don't move. Okej, to rozumiem, o co chodzi. Co nie zmienia faktu, że to jest ciekawe. Dobra, when you don't move, okej. Jeszcze tam jest read. Aha, może chodzi, wiecie co? Read ma... Przeczytaj słupki. When you don't move. No to nie będziemy się ruszać i zobaczymy, czy coś się stanie, jak nie będziemy się ruszać. I pytanie, ile mamy czasu się nie ruszać? Zobaczymy. Ja mam czas. No dobra, minęła dobra minuta i nic się nie dzieje, jak się nie ruszam. Być może to nieruszanie się też jest związane z czymś innym. Kurczę. Bo to jeszcze można powiedzieć, że jest napisane też it. Ale nie wiem, czy to jest it, czy to są po prostu jakieś plamy. Wiecie co, a może rzeczywiście tak jest? Czekajcie, wiecie co, to mogą być więcej, to może więcej słów. When you see it, don't move. Dobra. Teraz połączyłem. Dobra, okej. When you see it, don't move. Dobrze. Postaram się. Ale wiecie co, ja jeszcze zanim tutaj przyjdziemy, wiecie co, bo ja tak naprawdę poszedłem sobie dalej. To wygląda jakby to była kontynuacja, a ja wiem, że nie wszedłem, że poszedłem trochę w innym kierunku, a była jeszcze jedna droga, tak? Jak pamiętać. W ogóle to jest kilka dróżek, które można pójść, więc jeszcze zbadam pozostałe drogi. No właśnie. Alestar? To jest jakieś imię? Może? Alestar? Tu mamy jeszcze, widzicie? Dobrze, tu przeszedłem, bo tu jeszcze mamy... No właśnie. Multiple officers wounded. One dead in sewer tunnel shootout. Strzelanina tu była. Law enforcement officials are reporting multiple officers down in Gladi, including one deputy who was fatally wounded after an exchange of gunfire in the sewer tunnels near Snake Meadow Hill Road, also known as the Candy Tunnel. Witnesses say they heard the shots approximately 10 minutes after police raided the tunnels, where suspected murderer John Bowman, aka the Candy Store Killer, was alleged to be hiding. At this time, it is not known how many officers have been wounded, although it has been confirmed that one officer has been killed. Officials are not saying if Bowman was wounded in the exchange, and efforts are being made to recover the casualties from the tunnels. Czyli mamy rozpierduchę ogólnie w tych tunelach. Policja zrobiła w końcu rajd. Wielu zostało rannych, jeden zginął. Ale co się wydarzyło dalej, nie wiadomo. W sumie byłem tutaj, to dlaczego już idąc tam w prawo wydarzyło się coś innego? Ej, zaraz. Okej. Widzicie to? Jakoś dziwne trasy się robią. W sensie tu byłem, tu przechodzę i nagle inaczej wygląda przejście. O, widzicie? Okej, no to prawdopodobnie o to chodzi, tak byśmy trafili. Dobrze, no to mam jedną dodatkę więcej, to jest moim zdaniem ważne. No i when you see it, don't move. Być może chodzi o tego czerwonego czegoś. Tak, ale już zobaczyłem, to już jakby tutaj spalone, może na początku trzeba będzie go tak zrobić, tego czerwonego, może on też tak. When you see it, don't move, dobra. Jezus. Mam się nie ruszać. O mój Boże, co to było za piksele naprawdę potrafią przerazić. Ja już mam odpowiedź na pytanie, które sobie zadałem w pierwszym odcinku. Piksele naprawdę mogą przerazić, ale przynajmniej nie ma Mortis. Czy to jest John Bowman? To jest chyba Satan napisane. Czy to jest John Bowman? Bardzo ważne pytanie. Czy to jest on? O, mamy zapis. Uff. Chociaż tyle. Okej, teraz jest ciekawe. Oczywiście możemy wejść sobie oczywiście w kanał. Tutaj, ale ślady prowadzą w prawo. Tajne przejście? Nie ma tutaj żadnego przejścia. Próbuję, ale nic nie ma, więc musimy chyba te... Aha. Okej. No jestem ciekawy, kiedy coś wyskoczy na nas przy okazji. A no właśnie, ale wiecie co, dobra, tam mnie prowadzi, ja jak wszystko rozumiem, tak? Tam mam pójść, ale nadal mnie ciekawi, czy jestem w stanie dojść do tych miejsc też. Może nawet gdzieś dalej, może jakiś sekret odkryję. No wiecie, jak to u mnie jest, ja lubię
iść nie tam, gdzie mi każą. I tutaj coś może się wydarzyć, tak? Bo to jest jakiś napis tutaj, tak? Więc... pytanie... Ha! Ukryta notka! No! I nos do sekretów działa jak najbardziej. This is as far as I will go to hide my stash. Nobody goes past the first pipe. Nobody except those strange people with their bodies painted red and their eyes like animals. Twice a month they come and pass right through into the deeper tunnels. Sometimes I can hear them yelling or chanting. Sometimes I hear something like an old woman laughing. Sometimes I hear things that aren't even human. Whatever they are, they sound really, really big. Czyli jakby, wydaje mi się, to jest jakby... ktoś, kto tutaj żyje, zostawił taką notkę, w sensie, że o tych kultystach tutaj, tak? No i ładnie. Podoba mi się. Zdobyliśmy... Bless your child! W ostatniej chwili go odgoniłem. Tak? Teraz możemy chcieć nawiedzać. Jego secret stash odkryłem, albo... no, znaczy nie wiem, czy jego. Jakiegoś kultysty w każdym razie. Jeszcze maksymalnie idę w lewo, ale to jest chyba wszystko, co mogę pójść. Ja nie widzę, gdzie idę, oczywiście. Więc wracam. Ale mam gotowe A, żeby odpalić, bo może mnie atakować kilka razy, myślę. Może chcieć mnie zaatakować, znowu. Wiemy, gdzie mamy iść, w każdym razie. Tutaj. Okej, znowu idziemy ściekami. Przez kałużę se przejdę. A co? Aha, a możemy wrócić? Możemy, ale to niewiele zmienia. Dobra. Jestem gotowy na naciskanie A, chociaż pewnie tak mnie zaskoczy coś. To jest niepokojące, że jak proste piksele potrafią zrobić z człowieka sieczkę, bo wiecie jaka jest największa siła pikseli tak naprawdę? I to, że one są w taki sposób takie duże i nie wiadomo co tam jest? Właśnie o to, że piksel w takiej stylistyce pobudza wyobraźnię. My się musimy domyśleć, co to pokazuje, to znaczy, że pobudza to naszą właśnie imaginację, wyobraźnię i staramy sobie wyobrazić, co widzimy, tak? A jednocześnie to wcale nie musi być takie przyjemne. I to może pobudzać w sumie, wiecie, cały ten efekt. Oczywiście jeszcze sprawdzę wszystko, co można sprawdzić za. Czy ja mogę jeszcze wrócić tu? Nie mogę już, okej. Ha! A nie, o Jezu, dobra. Ja myślałem, że od góry przyszedłem. Dobra, nie. Można wrócić do tego przejścia, ale to nic nie zmienia. Nieważne. Zapomniałem, skąd przyszedłem już, nie? Okej. Tu też coś się dzieje. Tu znowu są jakieś liczby. I już wiemy, że to jest 1, a to jest 10, czyli 1, 10 na razie, ale nie wiem, czy ma to znaczenie. I'm sorry, God, please save me. Przepraszam, Boże, wybacz mi. Może ten cały seryjny zabójca wcale nie chciał być seryjnym zabójcą. Może został opętany. Nie wiem. No dobra, widać, jest ślad krwi, tak? Więc pójdziemy oczywiście na początku nie śladem krwi. O! Interesujące. Znowu jakieś przejście. Okej. No nie wiem, czy to prowadzi nas do dobrego... Okej. I mogę wrócić. Tu nic nie widzę. To nie zmienia faktu, że pójdę dalej. A jak wrócę teraz, to co będzie? No właśnie, mogę... Dobra, idziemy przed siebie. Zobaczymy, co to da. Aha. Mortis! No to już wiemy przynajmniej, że tam nie można iść, dopóki nie będziemy widzieć, bo on może atakować, w sensie on atakuje? Nie, to nie on atakował, kiedy widzimy. Jego można było przegonić, ale... No dobra. Tam będzie trzeba pójść, tylko prawdopodobnie albo ze światłem, albo... albo będziemy coś musieli zrobić innego, ale... O Jezus. No dobra. Aha! To latarka, no dobrze mówiłem, że będziemy musieli sobie poświecić, tak? Mamy nową mechanikę, jej! Ło kurcze! Ale mechanika.
O-o! Co tu jest? Co? On tu idzie. Dobra, myślałem, że to jest ten, od którego nie ma... Od którego... Trzeba... Nie można uciekać może? To jest jeszcze straszniejsze. Here I come. Uj! Uj, 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 uj! Jezus. Jedziemy w gościa, ale to jest jeszcze straszniejsze, jak mamy taką latarkę tylko. Here I come. Jeszcze te dzieciaki biegnące. Wydaje mi się, że to są dzieciaki, nie wiem, ktoś biegnie po prostu. Gibbs, 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 gblik! Co ty tam gadasz? Typie, gdzie ty jesteś? Co ty, co? Here I come, dobra. Dzieciaki jakieś biegają, no jak nic. Fuck! A nie, uciekłem, już myślałem, że mnie dopadł. O Jezu, już myślałem, że po mnie. Dobra, myślałem, że mnie dopadnie, skubali. Co? Padł. Okej. Okay. Może to są te ofiary, które tutaj zjadł. Kurdeczka, no. Ale nie zostawił po sobie żadnej notki. Kolejny demon, kolejny potwór. Ech. No dobrze. To chyba tyle. Zastanawiam się, czy tu... Coś jeszcze jest, ale... No przepędziliśmy kolejnego demona w każdym razie. Aha. Se pobiegł? Dobra. No to już wiemy, że teraz będziemy tam wchodzić, tylko teraz... Najgorsze... O kurczę, zamknęło się tu. Tylko teraz najgorsza rzecz jest taka, że nie widziałem zapisu gry, nie? Więc jakby... Albo nie zauważyłem, że był zapis, ale... Jeżeli ja teraz zginę tutaj, i co, i będę musiał znowu z tamtym walczyć w ciemności? Jesus. No dobra. Spróbujmy. Okej. Okay. To jest liczba 10. To jest... Nie wiem, co to jest. Tej liczby nie mam na swoich notatkach. To jest 1. To jest 8. Są liczby. Ale różne. Czasami mogą być jakieś wychodzące poza 12, poza 12, nie? Więc... Tu trzeba uważać. Może mnie prowadzi gdzieś. O, proszę bardzo, 6. To nie wiem, co to znowu. To wiem. To 9. Ale nie mogę patrzeć na to, bo... Co? Co to jest napisane? Crushed your party! Okej, okay, no to może wy wiecie, co tam było napisane. Ojej. Nie podoba mi się light? Co? Tu było coś the light. They hate the light? They hate the light. Dobra, nienawidzą światła. To dobrze. Cześć. Co to jest? Ta muzyka też jest przerażająca. To są jakieś, nie wiem, to są jakieś kurcze czary ognia z krwią. Czy tu się coś wydarzyło? Są jakieś liczby też oczywiście na tych wszystkich obrazach, oknach. They hate the light. No dobra, nienawidzą światła, to chociaż tyle. Oho. O właśnie, nienawidzą światła, tak? Aj! Jezus. Dobra, chyba ja trzymam wszystkie tutaj w ryzach teraz. Czy mogę je w ten sposób zniszczyć? Czy nie mogę?
O właśnie, pokazałem teraz im. Są chyba tylko trzy. Jak pokazuję im krzyż, to w sumie stają tylko. I nic więcej. A dobrze, że zagoniłem je w jednym kierunku. Aha, jest zamknięte. Muszę coś, może im, muszę im zrobić jednak. Dobra, coś wysłałem, jakiegoś ducha. Coś tam poleciało. Może muszę tak kilka razy zrobić z czymś? Nie wiem. A, przejście już jest otwarte, dobra. Było zamknięte do tej pory. Wywaliłem je przez te przejście w ogóle. Muszę zobaczyć, czy tu jeszcze nie ma czegoś innego, ale chyba nie ma. Idą. Dobra. A to są ci kultyści w takim wypadku? Odejdź, bo jestem już blisko wyjścia. Wypadł. Idą za mną? Nie wiem. Pewnie będą szły za mną. No, dzieci? Ale muzykę dali taką, że normalnie siedzę i ciary mam. A to piksele są tylko. Staszek, to są tylko pikselki, no. Nie panikuj. Dobra, tu ich nie ma na szczęście. Co to? Klucz! Znowu! Lux Clavis Crux. Dobrze. O, znowu widzieliśmy przez chwilę. No właśnie. Jak zagadam jakiś wisielec albo coś innego, kurde. Idę dalej. O, już mi niepotrzebna latarka, świetnie. To jest grób? A czy to może być na przykład, nie wiem, bo tak ruszał, postać ma trochę taką jak Michael, nie? Jak tam przejść? Bardzo dobre pytanie, jak tam przejść? Tam też jest notatka. Ale nie widzę opcji. Zastanawiam się, czy wiecie co, bo mi się to udało przez przypadek, a teraz wpadłem na pomysł, że może trzeba tutaj te czerwone postacie zagnać, bo one boją się światła. A tutaj jest dużo światła, może tutaj je pokonam. Taki mam pomysł, zobaczymy. Spróbuję po nie pójść i zagnać je w tę stronę tu. Takie mam idea. No właśnie. Tylko muszę je rzeczywiście zagnać w jednym kierunku. Wypad. O właśnie, wszystkie tam lecimy, wszystkie. Zapraszam państwa. Aż ty. Gdzie się wyłamujesz z szeregu? Wypad. Wszystkie tam wypad, o właśnie. I co? Są tu? Nie wiem, czy mi się to udało? Wygnałem je i co? Chyba nic. Ale mam jakiś klucz, więc to mnie też ciekawi. Nie. Kurczę, myślałem, że trzeba je tutaj zagnać. Z drugiej strony widzę, że tutaj jakby jest, zobaczcie, jakiś dzieciaczek, w sensie... To wygląda jakby to była płyta grobowa, tak? Ale tu musimy jakby zrobić może coś... Bo tu biegają te fioletowe dzieciaczki. Zakładam, że to są dzieciaki. Nie wiem, czy te liczby mają znaczenie. Natomiast... O Jezus! No właśnie, już mnie teraz poniewierało. Mortis! Mortis! Wiem, że Mortis, wiem, że boją się światła, ale co ja mam z tym zrobić? Może mam je zagnać jednak tutaj? Nie wiem. They hate the light. No nienawidzą światła, super. Bardzo się z tego powodu nie cieszę. Panie, co ja mogę z wami zrobić, koledzy? Gdzie mogę was zagnać? Dołącz do swoich kolegów tutaj. Widzę, że... Aha, wiecie co? Jeszcze ciekawsze jest to, że w sumie mogę... Jak używam krzyża, to chyba nawet jeszcze szybciej się przemieszczają. Tutaj wystrzelenie tego ducha było całkiem okej. No właśnie, wygoniłem ich tutaj, ale oni tu wrócą, prawda? Czy nie wrócą? No właśnie, idą. Jakby wywaliłem ich za...
za mapę, ale tak naprawdę jak przechodzę do kolejnego pokoju, no i tak wracają tutaj. One są jakby przypisane do tego pokoju. Pytanie, czy będą też przypisane do tego drugiego po tej stronie. To też jeszcze chcę sprawdzić. Niech przyjdą. Chodźcie, chodźcie. Przestałem się już was bać, bo wiem czym jesteście i wiem, że nie lubicie światła. Shit. W ostatniej chwili chyba. Wynocha. Wypad. O właśnie, wypad w tę stronę. No i zastanawiam się, czy tu mogę ich przegonić jakoś. Ale to chyba też nic nie zmienia. Tam się zdobywa jakiś klucz. Dzieciaki tu biegają, ale... They hate the light. Czy jeszcze coś mogę zrobić? Oto biegną cały czas przede mną, kurczę. Skubańcy. Wynocha. Ja tu mam światło. Mam klucz. I co można teraz zrobić? To czego mi ten klucz? Co on mi da? Nie mam bladego pojęcia jeszcze. Co tu mogę zrobić? Okej, słuchajcie. Było jeszcze ciekawiej. Ten klucz otwiera to przejście. Czyli wróciłem się do samego początku, znaczy do tej z kluczem tu, tak? Ale nie przeczytam tamtej notatki. Czy ona się teraz otworzy? Widzicie, tu jest jakieś kolejne przejście. Dobra, pójdę sprawdzić, czy przypadkiem otwarcie tego nie spowodowało, że tam teraz mam jakieś dojścia. Wypad, gościu. Wypad. Czy coś się zmieniło tutaj, jak to otworzyłem? Czy dalej będzie zamknięte? Dalej jest zamknięte. Kurde. Co można zrobić? Znaczy... Może czegoś mi brakuje, może to jeszcze przyjdę, ale to jest notatka. Chciałbym się dowiedzieć, jak tę notatkę zdobyć. Jak sobie kombinuję, może jakieś tajne przejście, albo coś. Ale może coś muszę wykonać, zanim tu przyjdę znowu. Nie wiem. Zobaczymy. Na razie ciężko powiedzieć. To idę w takim razie na razie zbadać tamten korytarz. To na szczęście można przejść bez strachu większego, w sensie, że można iść w lewo i jest super, nic mnie nie zaatakuje. Dobra. To przejdziemy sobie tędy. Ja oczywiście nie wiem, czy gdzieś tutaj nie ma jakiegoś ducha skrytego, bo to... Mam się nie ruszać? O! Czy to jest Father Garcia, czy kto to jest? Jakiś inny ksiądz nam tutaj pomógł, zobaczcie. I teraz mam go chronić, zanim... Jak on będzie czytał 91 psalm. O rany. No dobra. A z drugiej strony zastanawiam się, słuchajcie, a czy on może pójść ze mną tutaj? Wezmę go jeszcze tu. Idzie ze mną, nie? Ciekawe, czy jego mogą pożreć, te duchy. Nie, już ich tu nie ma. Ej, jeszcze lepiej, one zniknęły. W sensie, już ich tu nie ma, znaczy coś się zmieniło faktycznie. Przegonił je stąd. Dobra, bo mnie cały czas ciekawi tamto miejsce, więc ja tu cały czas łażę. I w sumie wracam. I tutaj coś możemy zrobić? Pomożesz mi z tym, czy nie? Halo? Ojcze? Nie? Kurde! Nie dam spokoju tej notatce, nie? Ale no, jakby trzeba tu doprowadzić dzieciaczka? Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, jak to zrobić. Jeszcze. Nie mam pomysłu. Może to się samo zrobi. Jak nie, no to będę wiedział, że coś pominąłem. Dobra, chciał, nie chciał, szanowni państwo. Coś tu trzeba będzie zrobić. To znaczy tak, no wiadomo, że byliśmy razem z nimi w psychiatryku, tak? Tak to było. To ona mówi, że nie jesteśmy mordercą. Tak, ale no coś nas opętało widocznie, tak? I w takim wypadku rzeczywiście, ale jednocześnie Gary, zakładam, że to on jest, powiedział nam, że mamy przynieść mu jej ciało, czy mamy ją przynieść jemu? Coś takiego było.
O! Mamy zapis na szczęście. Czy to jest już ten... No to jest jakiś demonek. Ewidentnie. I will say, oh the Lord, he is my refuge and my fortress. My God, in him I will trust. I shall not be afraid of the terror in the night, nor the evil that walketh in darkness. I shall behold the reward of the wicked. Because I have made the Lord my refuge. Oszty! Oszty! No dobra. Zmienił tylko kąt i już po mnie, tak? No dobra, słuchajcie, ja tutaj będę mówił też tłumaczom i tutaj ogólnie też mówię, nie trzeba tłumaczyć, nie trzeba cytować tego psalmu 91, bo pewnie kilka razy będę to przegrywał, czy kilka razy będę próbował, więc nie ma sensu cały czas powtarzać tekstu, ale w ogóle pisać tego psalmu, to ta część może być pierwsza, tak? Ale ogólnie wiecie, że to jest psalm 91 i... Gdzie on idzie? No pogięło cię? I will say of the Lord, he is my refuge and my fortress. My God, in him I will trust. I shall not be afraid of the terror in the night, nor the evil that walketh in darkness. I shall behold the reward of the wicked. Because I have made the Lord my refuge. There shall no evil befall me. For he shall give his angels charge over me. They shall bear me up in their hands, and I shall tread upon the serpent. Because I have set my love upon him, therefore will he deliver me. He will deliver me in trouble. He will deliver me and honor me. Latebus mitsachana exodi domine pari. Latebus mitsachana exodi domine pari. Latebus mitsachana exodi domine pari. O-o! O nie! Teraz się zrobiło ciemno. O jest! No to mnie szybko dopadło, ale błagam, niech to będzie od tego momentu, nie? No na szczęście. Dobra. Gdzie mnie próbujesz atakować, ty? Pędzlu. Teraz mnie zastanawia, czy to był prawdziwy ojciec. Ten, który tam był, jakiś ksiądz. Ale przebieg? Gdzie jesteś? Ej, ej, ej! A masz. Łatwo wpaść na niego tu. Co? O! Dobra, to teraz musimy atakować razem z ojczulkiem. O-o! Dobra, znowu ta zabawa w czwórki. O Jezu, dałem się zrobić w jajko. To jednak za blisko nie można podejść. Okej, dobra. O nie, tylko nie od początku ze światłem. No, na szczęście. Wow. Dobra, co... Co dwóch, to nie jeden. Shit, szybki jest dziad. Mortis, wiem, że Mortis, kłoźwa. Aha, tu też możemy trafić. No to też muszę uważać. Nie ma jakiegoś super ekstra przyspieszenia. Jedziemy, typa. Za blisko, o, dobra. Dobra. O-o. Aha.
Ciekawe. Co teraz zrobisz? Czy się teleportować będziesz? No bo się teleportuje dziad. O, idealnie trafiłem na kierunek, też dobry. Dobra. Wow! No nie! Ojciec zginął. A może to są dwa endingi, tak? W sensie, że mogę ja to przeżyć i możemy przeżyć to razem. Chyba, że on musi zginąć zawsze. Oj! Może też jest tak, że zawsze musi zginąć. O-o! These dreams go on? The morning breaks. Zaraz, to był tylko koszmar? Nie uratowałem ojczulka. O kurczę, czy też żeby zaliczyć resztę endingów, trzeba będzie naprawdę dbać o to, żeby przeżyć razem? John, I can't do this anymore, I'm sorry, I will always love you back, Molly. No właśnie, Molly. Też nie wiem, kim jest, ale może jest właśnie żoną Johna i stwierdzi, że ona już nie może dłużej tego znieść. I o, ale co to, my obudziliśmy się nagle z koszmaru? To nam się śni? Albo które rzeczy nam się śniło, a które nam się nie śnią? Patrzcie, tutaj jest krzyżyków. Kurczę. Kopertę jakoś dostaliśmy tu. Dobra, wiecie co, ja przejdę do końca ten chapter, bez względu na to, ile będzie to trwało. John, it is not too late. Your soul can still be saved. All is not lost. Please wait for my next letter. For now I have many questions that need answering. In the meantime, be careful, they are watching you, Father Garcia. O, proszę bardzo. Mamy znowu ojca Garcia. O, to koniec? I survived the nightmare, but did I really do the right thing? I don't know what is real anymore. My faith is weak, and I feel a dark shadow over me. If I can save the boys, maybe I will find what I'm looking for. Aha. No tak. Faktycznie go obserwują i jadą za nim i go śledzą. Game over, ending 2, Road to Redemption. Albo ending 11, nie mam pojęcia, czy to jest 11 ending, czy to jest druga część. Ciężko powiedzieć. Coś odblokowałem. New effect, new chapter mode unlocked. No dobra. Ciekawe, ile tu jest endingów w takim razie do zebrania. 11 czy drugi? Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Wcześniej chyba były normalne cyfry, tak? Nie rzymskie, tylko arabskie. Dobra, a gdybyśmy zrobili teraz chapter 2... Marathon mode. Dobra, chapter 2... 23 notatki mam tylko. Nie wszystkie się udało zebrać. Continue? Tutaj mamy to. No dobra, no to wiemy, że możemy spróbować przejść ten ending ratując drugiego ojczulka też, tak? Znaczy... Starać się być wszystko, żeby on nie zginął, chociaż to nie zawsze jest łatwe. Jeśli on nie będzie za dobrze... O, właśnie, muszę uciekać od niego. Muszę uważać ogólnie, tak? O! Uważaj, ojczulek, uważaj! Nie stój tak blisko! To nie jest Fader Garcia chyba w takim razie, może jakiś inny Fader. Uciekaj! No nie, no dlaczego? Jak mogłem temu zapobiec? Nie wiem, czy to trochę nie jest RNG, czy trzeba się jakoś nauczyć jakichś rzeczy. Dobra, słuchajcie, to będzie do zrobienia, tak? Bo dzisiaj już trochę czasu zabrakło, ale no wiemy, co trzeba zrobić, tak? Znaczy, no właśnie, uda się uratować ojczulka, może być jakiś inny ending. Możecie mi powiedzieć, czy to jest ending 2, czy to jest ending 11, bo ja nie mam bladego pojęcia, jak to odczytywać. Wydaje mi się, że to powinien być ending 2, w sumie, bo 11 zakończeń? Ja pierdzielę, byłoby to naprawdę mega dużo, ale kto wie. Do tej pory mieliśmy chyba jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę i piątkę i napisaną nie w formie rzymskiej, tylko arabskiej, więc ciekawe. Ale w ogóle co tu się dzieje? Czasami próbujemy zrozumieć, czy to są demony, które go ścigają w snach, czy ścigają go w rzeczywistości. Czy on faktycznie jest tym mordercą, czy nie jest? No tutaj naprawdę historia jest ciekawa. Tak? I wszyscy tutaj też jednogłośnie mówicie, że najciekawsze jest chapter numer 3.
więc jestem ciekawy tego chaptera. Niemniej, możecie też mi powiedzieć, ile jest endingów w drugim rozdziale, jeżeli ktoś z was wie, ile ich łącznie jest. To dajcie mi znać, żebym wiedział, ile endingów jest do znalezienia. Widzimy, że naprawdę jeszcze jest sporo. No i widzicie, nie odblokowałem też te notatki, kurde, z tym dzieciaczkiem za tym. No, to mnie męczyło, że wiele razy tam wracałem. Może też da się to jakoś rozkminić, może wiecie też jak, chociaż nie, teraz chyba to już przepadło, tak? Szkoda, że tu nie ma ładowania checkpointów. Fajne było to w poprzednim chapterze, że można było ładować ostatni save i zaliczyć wszystkie zakończenia z tego jednego save'u. Może tak samo jest tutaj. Ale też możecie mi dać znać. Ten chapter był bardzo długi, więc zastanawiam się, czy po drodze po prostu nie było więcej jakichś decyzji, które można było podjąć, które by coś zmieniły. Może niekoniecznie można było ten pentagram rysować. Można byłoby pójść bez tego pentagramu zrobionego, bo to wydawało się być dodatkiem, ale może było obligatoryjne, ciężko mi powiedzieć. Niemniej, widzimy się za dwa dni, będziemy dalej poznawać tę grę. Czy będziemy robić... No, postaram się, żeby zakończenie, żeby drugi ojczulek też przeżył, bo to jest dla mnie oczywiste. Wydaje mi się, że to może oprócz tej koperty jeszcze można było co innego zrobić, ale nie jestem pewny. Będę szukał. Możecie mi też powiedzieć, czy tutaj rzeczywiście tak jest, że wszystkie zakończenia można zdobyć z tego ostatniego punktu, czy jednak ten chapter już wymaga od nas powtarzania od początku. A może inne też tryby są potrzebne do tego, żeby to odkryć. Zobaczymy. A tymczasem, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Wielka piona ode mnie, trzymajcie się i do zobaczyska. Cześć.